Witam w kolejnym filmie. Mamy dzisiaj słoneczny 6 listopada. Kończymy młotkę kukurydzy. Trzecie i ostatnie podejście, bo było tak: młotka, suszenie, młotka, suszenie, młotka, suszenie. Nie chciałem wymucić wszystkiego na raz, na pryzmę, żeby mi się to nie grzało. Teraz ostatnim czasem troszeczkę pogoda pokrzyżowała plany, ale dla kukurydzy wielkiego znaczenia to nie ma, ponieważ mierzyłem sobie już ją i wyszło mi średnio 20,5%, więc to jest tylko o 1 więcej niż przed tymi deszczami, co były, a tych deszczy tutaj było naprawdę sporo ostatnio. Pod koniec października i teraz w listopadzie. Długie, mgliste poranki, więc ona miała szansę przytyć od tej wilgoci, ale tak się bardzo nie stało, z czego jestem zadowolony, bo koszty suszenia nie wzrosną jakoś zauważalnie, no o co oczywiście chodziło. A co do samej kukurydzy, tu też są odmiany pionier na tym polu, odmiany typu Dent, które spisały się całkiem dobrze jak na tą suchą wiosnę. A dlaczego? Bo tutaj jest kawałek, był zasiany 2 hektary 30 arów i pierwszy zestaw był 13,5 tony. Teraz wysypał już 4 razy. Na przyczepach leży kukurydza. Pronar jest praktycznie pełny. Na autosanie leży na autosanie leży zbiornik i z tego, co tutaj zostało, to powinno być około 10 ton w tej partii ostatniej, więc jakieś szacunkowe 24 tony z 2,30, więc uważam, przy tej wilgotności uważam, że to jest bardzo dobry wynik. Co się stało dzisiaj? Praktycznie w połowie tej młotki przystawka odmówiła posłuszeństwa. Tam z głównego wałka pod spodem są napędzane 4 przekładnie, które napędzają te zespoły, co wciągają te kukurydze i zabierają kolby, i muci na 2 rządki tylko. Akurat się w środku jeden zepsuł. I tak kończy. No mówi się trudno, no ale pogoda jest, no. Mówił, przemęczę ci to. No to dobrze, jak tak to dobrze. Pogoda ma się zepsuć. Dzisiaj jest wtorek. Pogoda ma się zepsuć pod koniec tygodnia. Będę to suszył na gwałt. Chyba po nocach też. Tak, żeby uciągnąć 2 zasypy na dobę i żeby się wyrobić góra 3 dni, bo suszarnia niestety nie jest pod dachem i za każdym razem muszę ją na noc przykrywać, albo jak jest obawa deszczu. Spróbuję coś nagrać też z suszenia, żeby się zobaczyć, jak to wygląda. Oj, został mu chyba jeszcze jeden raz, tego co ja widzę. No, zgadza się. Już by było skończone, gdyby nie ta przystawka, no ale mówi się trudno. Ja podjadę teraz tam na koniec. Jedzie! To jest mokro. Ciężej mu ruszyć niż ostatnim razem, ale
ale daje radę. Nie ma na co narzekać. Tak widać. Wierzę ostatni raz. To dobrze. Co mogę jeszcze powiedzieć? Podsumowując ten rok, jestem ogólnie zadowolony z kukurydzy. Bo dużo ludzi narzekało na to, że pousychały, że robili na koszty, a u mnie nawet się to zwróci. I to z nawiązką. Dobra, tu się zatrzymam, żeby mieć możliwość rozpędu potem. I będziemy coś sypać. Ja za chwilę skończę filmik, bo Sylwek nie lubi, jak się go nagrywa, ale to nie przeszkadza. A może troszkę nagram go? Trochę jest pod słońce, nie widać. Sylwek jedzie do domu. Koniec Młocki. A my możemy podsumować sezon kukurydziany. A to w sumie mogę zgasić. W sumie wyszło troszkę mniej niż myślałem. Ale to plus to, co zostało w domu z ostatniego razu, co sobie leżało płasko na przyczepie, to będą tutaj dwa zasypy. I tu też będą dwa zasypy. Więc jeżeli nie będzie pełnych czterech, to będę sobie dosypywał. Słuchaj, bo i tak będę musiał i pewnie i tak. Więc co najmniej jeszcze tu będę miał 10 ton suchej kukurydzy. Co daje z tego pola 22-23 tony suchej. Z 2-30. Więc 10 ton suchej z hektara. Uważam, że jest genialnie. A co mówiłem wcześniej o deszczu? Kolejniki się powycinały pod przyczepami. Pronal ma szeroką gumę i zrobił taki rów, znaczy nie aż tak wielki, ale widać, że nacisnął dość poważnie. Dobrze, będzie się ładnie orało. No to z mojej strony na dzień dzisiejszy to tyle. Udało się to zmęczyć, jadę suszyć. Trzymajcie się. Albo w sumie tak ładnie słonko świeci, to jeszcze wam pokażę. Ostatni raz dzisiaj. Żegnam się z wami. Trzymajcie się, na razie, cześć.